Medale i odznaczenia wręczono zasłużonym ratownikom medycznym i strażakom z terenu powiatu tarnowskiego. Kilkanaście wyróżnień trafiło do rąk tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa i regionu. 13 października jest Dzień Ratownictwa Medycznego i z tej okazji występujemy z wnioskami o odznaczenia. W dniu dzisiejszym dostaną ratownicy odznaczenia za wieloletnią pracę, złote, srebrne i brązowe krzyże, odznaki i za zasługi dla ochrony zdrowia. Ratownicy medyczni są doceniani, a myślę, że to ratowanie życia, to co jest ich najważniejszym przesłaniem, również jest realizowane w sposób wzorowy i dzisiaj właśnie nasz wniosek, pan wojewoda Józef Gawron będzie wręczał tym wyróżniającym się również w ratownictwie medycznym, naszym pracownikom, naszego pogotowia, ratownikom medycznym, ale nie tylko, bo również innym pracownikom odznaczenia państwowe. Myślę, że to jest też wielka dla nich chwila, dla każdego ratownika medycznego to jest wyjątkowa chwila w jego dotychczasowej karierze. W dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej zakończono też kadencję obecnej Rady Powiatu. Nie przypadkowo tutaj, dlatego że tutaj w ciągu tych 4 lat właśnie udało się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało z nami umowę o współprowadzeniu, również o współfinansowaniu. I to uważamy za jeden z nasz największy sukces mijającej kadencji, dlatego że wcześniej podejmowane starania niestety nie doprowadziły nas do wymarzonego, upragnionego celu, a ta kadencja i pan minister Gliński pozwoliły nam cieszyć się z tego, że to jest instytucja ministerialna. O podsumowanie kadencji poprosiliśmy również przewodniczącego Rady Powiatu. Kadencja spokoju i rozwoju. Trzeba powiedzieć, że sesja i współpraca całej Rady była wyjątkowo merytoryczna i spokojna na przestrzeni całej kadencji. Jeśli chodzi o rozwój, to w tej kadencji na teren powiatu dla naszych mieszkańców wpłynęło tyle środków zewnętrznych, tyle byliśmy również w stanie wygospodarować z budżetu własnego, jak w żadnej innej poprzedniej kadencji. Sukcesów tej kadencji było bardzo wiele. O tym już jednym wspomniałem, natomiast myślę, że dużym sukcesem to jest również to, żeśmy uregulowali sprawy własnościowe, czyli spadkobiercy, którzy odzyskali 3 budynki, gdzie siedzibą nasze były DPS-y, jak również specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na dzień dzisiejszy mamy to uregulowane. No oczywiście, jeżeli mówimy jeszcze o innych sukcesach, to myślę, że inwestycje drogowe. Tyle inwestycji drogowych w żadnej kadencji nie było, co w tym. W tej kadencji tutaj wartość tej inwestycji przekracza grubo ponad 50 milionów złotych. Za tę kwotę powiat tarnowski wyremontował odcinki dróg o łącznej długości 580 km. Przypomnijmy, że najważniejszą drogową inwestycją powiatu jest przebudowa drogi łączącej Ładną z Karwodrzą. Wioletta Zarembska, Tarnowska TV.